Dzień dobry Państwu, Joanna Izworska. Zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Trzy osoby ucierpiały w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 5 w pobliżu miejscowości Wierzchosławice. Do zdarzenia doszło w sobotę 7 lutego około godziny 13:30. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane jednostki ratownicze z terenu powiatu jaworskiego oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kamiennej Góry. Z pierwszych informacji od osób poszkodowanych nie można było ustalić, na czyim terenie doszło do zdarzenia, więc podjęto decyzję o wyjeździe jednostek z dwóch graniczących ze sobą powiatów. Na miejsce jako pierwsi dotarli ochotnicy z Bolkowa i to właśnie oni zabezpieczyli teren wypadku oraz udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym. W karambolu uczestniczyły trzy samochody jadące z Kamiennej Góry w stronę Bolkowa. Największych obrażeń doznały kobiety jadące Fordem Fiesta. Pasażerowie pozostałych aut nie doznali większych obrażeń. W jaki sposób doszło do zdarzenia, ma wyjaśnić policyjne dochodzenie. Jednak według świadków najprawdopodobniej przyczyną wypadku była nadmierna prędkość oraz brak rozwagi podczas manewru wyprzedzania. Trwają przygotowania do balu charytatywnego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kamiennej Górze. Bal odbędzie się 14 lutego w restauracji Pod Kłosem. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po raz kolejny organizuje bal, z którego dochód przeznaczony zostanie na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci, akcje zimowe oraz pomoc dla najuboższych dzieci powiatu kamiennogórskiego. W ubiegłym roku podczas tego typu imprezy udało się zebrać ponad 3000 zł. W zasadzie TPD nie pokrywa pełnej opłatności za kolonie. Staramy się dopłacać na tyle, na ile tym dzieciom potrzebne. Przeciętnie wychodzi dofinansowanie w granicach połowy, więc to daje 10 dodatkowych dzieci na kolonie i to bardzo często dzieci, które w przeciwnym przypadku nie mają żadnych szans na jakikolwiek wypoczynek letni. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci można również przekazać swój 1% z rocznego rozliczenia podatku. Z akcji 1%, to co, czym dysponują obywatele polscy i mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego, wpłynęło około 14 tysięcy złotych. Już dzisiaj mamy to na koncie. Zamek w Bolkowie, który był kością niezgody pomiędzy radnymi, po kilku miesiącach burzliwych dyskusji doczekał się środków unijnych sprowadzonych przez nowego zarządcę. Wraz z objęciem przez panią Gabrielę Zawiłę stanowiska dyrektora Muzeum Karkonowskiego w Jeleniej Górze, pod które zamek w Bolkowie podlega, pojawiła się możliwość ściągnięcia wielkich unijnych środków. Z dotychczasowej współpracy z nową dyrektor zadowolony jest burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński. Mogę tylko chwalić, mogę dziękować nowemu kierownictwu, że tak ostro zabrał się do tegoż zamku. A powtarzam, no, dotychczas było wiele emocji. Wstępnie wiadomo, że pieniądze ze środków unijnych przeznaczone zostaną między innymi na remonty oraz na promocję zamku poprzez organizację imprez kulturalnych. Wśród nich w drugiej połowie lipca ma odbyć się znany na całym świecie festiwal rocka gotyckiego Castle Party. To są środki, proszę Państwa, ja dokładnie nie wiem wielkości, mogę domniemywać. Środki są milionowe, wiem, że będą zabezpieczone mury, wiem, że robiona jest kanalizacja, to już na 100%, wiem, że inne przedsiębrane są projekty. Rozmawiałem z konserwatorem zabytków, wiem, że nowa pani dyrektor Muzeum Karkonowskiego również konferuje z konserwatorem i ma już pozwolenia wielokierunkowe, jeśli chodzi o realizację, za hamowania deprecjacji, szczególnie tej starej substancji tegoż zamku, murów głównie. Po zakończeniu remontu mogą okazać się niezbędne inwestycje wokół bolkowskiej warowni, które będą musiały zostać sfinansowane z budżetu gminy. Remont zamku będzie skorelowany z realizacją ścieżki wokół zamku, na który mamy już projekt. Ścieżka to jest wydatki kilkuset tysięcy. Tylko tu chcę poinformować wszystkich zainteresowanych, że jak zaczniemy aż tyle inwestycji realizować, nie damy rady finansowo. Proszę Państwa, ja nie mogę pozwolić na to, żeby zostawić, prawda, stan finansów w nowo pokonanym stanie. Ja nie mogę realizować projektów tak dużych, które później nie będą związane czy integrowane z wydolnością finansową.
Kolejna wygrana Sudetów Meblomarket. Tym razem na naszym boisku pokonali drużynę AZS-u Opole 3-1. Wygrana kamiennogórskiego zespołu z AZS-em umocniła jeszcze bardziej pozycję naszej drużyny. Obecnie po 18 spotkaniach rundy zasadniczej zajmuje ona drugie miejsce. Przed zawodnikami Sudetów kolejne mecze o awans do pierwszej ligi. Pierwsza runda play-offu już 28 lutego. Sudety podejmować będą drużynę z Sycowa. Retransmisja spotkania AZS-u Opole z Sudetami Meblomarket na antenie telewizji Kamienna Góra już w najbliższą środę. Nadal trwają poszukiwania Łukasza Kain. Według nieoficjalnych informacji w tym tygodniu akcja poszukiwawcza prowadzona będzie przy okolicznych drogach. O rezultatach będziemy informować Państwa na bieżąco w kolejnych wydaniach programu Flash oraz na stronie www.tvkg.eu. Na zakończenie programu mamy dobrą informację dla wszystkich mieszkańców Kamiennej Góry. W tym roku nie będzie podwyżek cen za wodę i ścieki. W związku z tym, że sytuacja ekonomiczna miejskiego przedsiębiorstwa jest nie najgorsza i możemy optymistycznie spojrzeć do przodu. W związku z tym wraz z właścicielem, burmistrzem miasta Kamiennej Góry podjęliśmy taką decyzję, aby pozostawić na rok 2009 ceny na niezmienionym poziomie. Dwa lata temu, kiedy Jarosław Dyczkowski przejmował prezesurę w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, niezbędne okazało się cięcie kosztów i podwyższenie ceny za wodę i ścieki. Dało to jednak możliwość wyjścia z trudnej sytuacji finansowej firmy. Już w pierwszym roku spółka wygenerowała ponad 30 tysięcy złotych zysku. Według burmistrza Krzysztofa Świątka również ten rok powinien zakończyć się zyskiem i dlatego nie jest konieczne podniesienie cen. Bo rzeczywiście kondycja firmy dzisiaj jest nie najgorsza. Udało ją się z zapaści finansowej wyprowadzić. W związku z tym możemy sobie na to pozwolić. Oprócz tego wodociągi, nasza firma też wykonuje prace inwestycyjne na rzecz innych poza terenem naszego miasta i zarabia na tym pieniądze. Ponadto reorganizacja pracy, to wszystko dało oszczędności, że dzisiaj możemy ludziom w tych trudnych czasach nie podnosić i zrobimy wszystko, żebyśmy również nie musieli tego zrobić w przyszłym roku. Na dzisiaj to już wszystko i zapraszam do kolejnego wydania programu informacyjnego Flash już w najbliższą środę. Do widzenia.